Dzień dobry. Obudziłam się. Obudziłaś się? Tak. No to świetnie. Słuchajcie, jesteśmy, zostawiamy tutaj na parkingu nasz samochód i za chwilę jedziemy na lotnisko. O, ja tutaj jestem. Jest dosyć chłodno, ale okazało się, że tam gdzie lecimy, czyli do Walencji, wcale nie będzie aż tak ciepło, będzie 12 stopni. Dzisiaj będzie cieplej, ale dzisiaj będzie wietrznie, ale później nie będzie wietrznie, ale będzie trochę zimniej, ale będzie słonecznie. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Więc zaraz wsiadamy do tego busa i bus nas zawiezie na lotnisko. Stwierdziliśmy, że to jest najlepsza opcja w ogóle, bo takim busem będziemy mieli też foteliki. Więc jednocześnie będzie też bezpiecznie. No to co? Ile stopni intro mamy teraz tutaj? Ja, mi jest bardzo zimno. Bo mi jest zimno, właśnie. Nie wiem, czy nie wziąłam za zimnych rzeczy. Nie wiem, ze dwa, trzy. A, no dobra, czyli wziąłam okej rzeczy. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? Jesteśmy w środku, już jesteśmy w naszym busie i zaraz będziemy jechali na lotnisko, tak Leo? Leo troszeczkę się stresuje. No powiedz, busem ja takim nie jeżdżę, ja mam fotelik wygodny, a tutaj mniej wygodny. Słuchajcie, no trzeba powiedzieć, że na razie polecamy parking, chociażby dlatego, że mają foteliki. I kota. Co, gotowi jesteśmy? Tak. Dobra. Fakt, że mają, przodą do kierunku jazdy, ale tu już panu zrobiłam szkolenie z tego. Powiedziałam co i jak. Przyda mi się, jak będzie miał dzieci, wie gdzie się udać. Akurat się staramy o dziecko z żoną. No to właśnie. U nas trzecie w drodze jest. O, gratuluję. A dziękujemy. Jesteśmy już na lotnisku. Jest też z nami Kasia. Kasia się wstydzi, roku nie podnosi. Lailenia je teraz pudding. I czekamy na samolot, który jest opóźniony tylko o pół godziny, dlatego że podobno te samoloty do Walencji, one się po prostu spóźniają. Nie wiem, czy o tym mówiłem. I czekamy teraz, wzięliśmy sobie wrapa. Wrapa. 42 zł, nie chodzi o tą kubkę. 42 zł jest duży wrap. No i niestety zrobili nam wegan. A miałbyś tuńczyk awokado, no i musiałam pójść z reklamacją. Ale ten wege, powiem wam, jest całkiem smaczny. Czyli przyłożymy dwa duże wrapy na 21, dwie taniej niż normalnie, a na lotnisku wiecie, że ceny są wyższe. Kochani, chciałam cię publicznie pochwalić. Mnie jeszcze publicznie? Ani ja, ani Kasia nie dostałyśmy okrzanu za to, że mamy kawę. A ode mnie? Oj, to, czyli to tak naprawdę mnie wcale nie chwalisz, tylko jesteś niemiła. Przepraszam, ale już od 10 minut planuję, żeby to powiedzieć, bo powstrzymywałam i już nie dałam rady. Jak się pani czuje przed pierwszym prawdziwym lotem w ciąży? Prawdziwy? No jeden już był, no ale to wiesz, to był nie, tak, pierwszy tydzień. Nie byłam w ciąży czy coś? Dobrze. Nie, no, nie mogę się skupić po prostu, bo jak ja patrzę, że coś się dzieje, to wiesz. Po prostu nasze dziecko wchodzi jakby do samolotu. Jakiś deser bym zjadła, tylko nie mogę się skoncentrować. Mamy być łysek. Nie. Ale mama powiedziała, że nie. Ale nie. Mój autorytet wychowawczy jest chyba zachwiany. Dobra. W załączniku przesyłam wynik testu NIFTY. Wynik zaszyfrowany jest numerem... Nie. Nie. Z nie, numerem zostawiłaś... barką, z literą B oraz wykrzyknikiem na końcu. Numer znajduje się na formularzu świadomej zgody w prawym górnym. Nie. Domu. Tak. Nie. Tak. Gdzie czyli on jest? Wynik... No w domu. Nie, tak. Naprawdę to zrobiłaś? Nie. A skąd miałam wiedzieć? Wiedziałam, że jakiś PESEL będzie czy coś. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest bliźniaczy nasz lot. Wtedy też byliśmy w Maku na kawie. A, też byliśmy w Salad Story. Chciałam powiedzieć, że Kasia jest podobna do mnie, że jest dresy. Że bliźniaczki? I że dzieci podobne dzisiaj. A czy Leo to Leo jest Kasi? Taki, nie, Leo jest pół Kasi, pół Lajry chciałam powiedzieć. Nie, Leora, nie. Dobra, ja nie mam w ogóle dresu, ja mam sweter, co ja w ogóle gadam z bzdury. To nie wiem. Tak? Ta 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 ta.
Tata? A co ty robisz? Gryziesz tatę! Co ty robisz? Pierdziuk w głowę! Pierdziuk w głowę! Nie bij taty! Będziesz znowu mnie za rękę trzymać? Już dobrze, oddaję ci. No też bym chciał się pobawić. Masz coś dla Leo? Czekaj. Ocia, co tam u ciebie słychać? Wylądowaliśmy i... Wózka nie ma. Nie ma wózka. Jest nic afera, nie ma wózka, ale mało tego. Ale państwo też nie mają wózka. Tak, nie jesteśmy jedynymi osobami, które nie mają wózka, więc jest okej. Okay. W sensie nie jesteśmy samotni, nie jesteśmy samotni, pokrzywdzeni. Więc w sumie nam się rzadko przy jakieś takie straszne rzeczy przydarzają. No walizka, wiecie, że w ogóle walizkę? Rzadko? Tak, no rozwali walizkę, potem się okazało, że teraz drugą też nam rozwali. Wiecie, że ją skleiliśmy? Ja ją skleiłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, że proces związany z odzyskaniem tego bagażu był długi i byśmy nie zdążyli, a tak czy inaczej będziemy mieli walizkę, więc po prostu bez sensu byłoby brać nową. W sensie nie zdążyłaby do nas dojść. A, tak, tak. I jeszcze byśmy nie mieli jak jej odebrać przesyłki. Tak, więc to było bez sensu, więc dlatego stwierdziłem, że ja jako nadworny technik, mechanik, złota rączka naszego domu naprawię tę walizkę i na razie trzyma się. Czy ty się stresujesz tą sytuacją z tym wózkiem? No, szczerze, zastanawiam się, gdzie mam iść teraz, co mam robić. No to już mówię ci. Found baggage, czyli tam po prostu są znalezione bagaże, to tam no, będziemy. Najgorsze jest to, że samolot jest opóźniony i teraz sytuacja się jeszcze bardziej opóźni. Nie wiadomo, kiedy dotrzymy do naszego apartamentu. A co to ma? Co to ma do Dobra, rzeczy? No. Ja może pójdę na te ekipachy, co? Może wszyscy chodźmy, na samo będziemy tutaj tak A czekać jeżeli sobie. Przyjedzie, to A. będzie jeździł. Dobra, słuchajcie, idziemy. Okazało się, że na innej taśmie będzie wózek. Tak po prostu pan akurat przyszedł to powiedział, żadnego przepraszam, dlaczego nic w ogóle. Ale idziemy odebrać z 12. Czekacie na wózek, będzie na 12. Fajnie, fajnie. Ale tam jest Nick w wózku. Tak, jest, zaraz zobaczę, czy on śpi. Jeszcze nie śpi, ale jajku, jakiś śpiący już, niu, to... My czekamy teraz, słuchajcie. Ja tutaj jestem, zostałem, znaczy nie zostałem, tylko pojechałem na górę. Bo windy są dosyć małe i po prostu nie zmieścimy się w trójkę z walizkami. I zaraz będziemy szli do naszego apartamentu, ale jednak jeżeli miałbym komuś polecać, czy ma wybrać metro, czy na przykład taksówkę, to zdecydowanie metro. Bardzo szybko dojechaliśmy, kawałek teraz mamy do przejścia i za chwilę będziemy. I to jest po prostu, może to zabrzmi dziwnie, ale po prostu to jest bardziej wygodne. Jesteśmy już na miejscu, jest bardzo cieplutko. Jest sklep Deals, są fajne budynki, jest naprawdę bardzo spoko. O, Deals jest. O, cześć. Chcesz usiąść? Nie, nie. Dobra, wsiadasz. Ona chce walizkę, biedronkę. Nie, nie, teraz nie będziemy, bo musimy znaleźć tam, gdzie idziemy. Olcia? Olcia, gdzie, co? Ja mapa? Ty mapa? Jak ja mapa? Ja mapa mogę dać tobie. Ty mi mapa dać mapa, mi. Mapa, ja nie rozumieć mapa. Trzymaj. Być kobietą. To nie jest... Słuchajcie, dojechaliśmy. Kafe do Brazylii 100% arabika. Wchodzimy. Tata, głośno. Przepraszam. Teraz będę mówił cicho. Będę mówił cicho. O, dzień dobry. Kto tutaj jest? Nie spodziewałem się was w ogóle. W ogóle się was nie spodziewałem. Mieliśmy dylemat z Olcią, czy robić home tour oddzielny, a Olcia mówi, nie, kto te home toury ogląda?
I to jest nieprawda, bo oglądacie i wiemy, że lubicie home tury, więc robimy, ale zrobimy szybki home tour połączony z naszym przyjazdem. Tak. Więc robimy. Olcia, dobrze, przedstawiasz. Zapraszam. Tylko szybko, bez zbędnych rozmów. Zapraszam w moje skromne, nasze skromne progi. Jest ta druga. Przyjechaliśmy niedawno. Jedzenie już jest zamówione, zaraz do nas dotrze. Dobra, słuchajcie, więc tak, mamy sobie salon. Tutaj jest kanapa. Tutaj tam jest już jest dzieci. To tam jest dzieci. Z tyłu router. Tam w ogóle, tam gdzieś w tle. Ocie, to nie jest istotne. Jakby. Tutaj jakby jest telewizor. Ogólnie wszystko jest takie... Kasia ucieka. W staroświeckim stylu. Tam za mną jest też balkon. Leo ma pilota. Leo, tu w ogóle są chyba takie same piloty. One są chyba od wiatraków. A nie od klimy. A tak myślałam, a u Kasi jest wiatrak w pokoju i tam jakby jest... Ja, a widziałaś te filmiki, jak wiatraki się odrywają od sufitu i uderzają w ludzi? Także wiatrak, Kasia, raczej go nie używaj. Nie będę. Dobrze, jest stół. Jadalnia, jakieś tam wafelki jedliśmy, dlatego jest troszeczkę tutaj... Ja może też więcej powiem, no. Zobaczcie, bardzo ładny stoliczek, to mi się bardzo podoba. Te obrazy, to ja nie wiem, co to w ogóle znaczy. Te drzwi są też bardzo fajne, bo zobaczcie, można zamknąć, tak jak właśnie w starym takim stylu. We Włoszech są często takie, albo w Grecji. Za głośno, Lajdeniu, troszkę za głośno. Tutaj mamy widok, który widokiem jakimś na razie pięknym nie jest, dlatego że jest ciemno i na razie po prostu nic nie widzimy, ale mamy taki mini balkonik i teraz idziemy dalej. Przede wszystkim tu jest duża przestrzeń i naprawdę to jest fajne uczucie. 90 metrów ogólnie. 90 metrów i faktycznie czuć te 90 metrów. Jest bardzo wysoko, bo to myślę, że tu jest spokojnie jakieś 3,5 metra wysokość. Myślę, że minimum to jest 3,5 metra, jak nie 4 nawet. Taki jakby loft. Taki loft, bardzo loft. Dobra. Nie można zostawiać wózków na dole ani na górze, więc zostawiliśmy na dole. Wózki to było tak po angielsku napisane w zamordowaniu. Ja wam pokażę dlaczego. Ja wam pokażę dlaczego. Tu jest tak wąsko, że tutaj po prostu wózek i tak by nie wjechał. Ja, nie, już chowam się. No chodź, córeczko. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy kuchnię. Tutaj spa za mną od razu. I to jest też bardzo fajne. I zobaczmy kuchnię od środka, ja nawet nie widziałam jeszcze. To jest super, dlatego że zobaczcie, jak tutaj... jest pralka. No jest pralka. I to też jest fajne, że w sumie jest tutaj, no ale nie ma suszarki, ale to jest nieistotne. Dlaczego wyspa jest fajnie, że jest tutaj? No bo jak robicie jedzonko, to macie widok. Patrzeć na dzieci, patrzeć na innych. No więc Olcia, spokojnie byś mogła tutaj na nas patrzeć, jakbyś robić jedzenie. Kasia, możesz sobie nie kpić z Oli. Nie ma Lidlomixa, nie... To, nie ma Lidlomixa, nic nie będzie. No niestety, ja Olcia nic nie będzie robić. Kasia nie umie gotować? Nie. Co? Ja bym placki. Kasia, mówiłaś, że umiesz. Mówiłaś, że umiesz. Przecież po to właśnie... Po to cię zabraliśmy, żebyś jedzenie robiła. Co ty myślisz? Dziećmi to sami się zajmiemy. Lodówka jest pusta, kieliszki są nie wiadomo po co, my nie pijemy alkoholów, ale to już wiecie. Tutaj co jest? Co? Udawana szafa? Udawana szafa. To jest ściana. Tak, tu nic nie ma. Dobra, chodźmy do pokoju. To jest pokój, w którym będzie spała sobie Kasia. Czyli pokój zabaw. Pokój zabaw. W sensie dzieci oczywiście. Pokój zabaw. No pokój jak pokój, fajnie wygląda ta góra, jak człowiek się położy, to będzie Kasia, spoko. Kasia jeszcze nic nie wsadziła, Kasia, mogę pokazać. Kasia, ty sobie pograsz tymi paletkami. Żelazko, jakiś kocyk, bardzo fajnie. A zapomnieliśmy o podłodze. Podłoga w stylu zdecydowanie lizbońskim. Tylko no nie ukrywam, mogliby zrobić podgrzewaną. Ale nie, no ale wiesz, to, no, bez przesady, no w Walencji nie robi się podgrzewanej podłogi. No, my tu mamy najgorszą dzisiaj, no, tak. My tu mamy najgorszą podłogę w roku, a dzisiaj mieliśmy się... Pogodę chyba. A co powiedziałem? Podłogę w roku! Pogodę w roku, a dzisiaj mieliśmy tutaj 17 stopni, ale podobno być 12 i to będzie nie to, że dramat, ale ciekawe doświadczenie. A było 17, jak wracaliśmy? Dzisiaj było 17. Ale wieczorem też? A tego nie wiem. Bo jestem ciekawa, było spoko pogoda, jak wracaliśmy, więc bardzo ciekawe, fajnie stopni, było. No nie? Dobra. Bardzo fajnie. Zobaczmy sobie dalej. Sobie, że będzie 12, ale ze słońcem, to będzie cieplej niż teraz. No. Więc to będzie naprawdę fajnie. To będzie spokojnie pogoda na max bluzę. Na uśmiech. Pierwsza łazienka. Łazienka z kiblem. Czyli po prostu jakby wiecie, po pasiku i bidet. Just bidet. Leoś bidet. Trzeba będzie obwiązać bidet, żeby nie korzystali. No i mega duży prysznic, a dzieci lubią mega duże. Kogo to sięgnie, kurde, na te płyny? No. Terma podobno tylko na dwie osoby. Naprawdę? Tak. O Boże. To dzieci w ogóle nie mogą myć, bo oni zmarnują. Nie, no trzeba wyznaczyć godzinę mycia.
Ale tak w Hiszpanii, no jakbyśmy w Madrycie, było dokładnie to samo. Bardzo ładnie tutaj wszystko to wygląda. Zobacz, tutaj taki sznureczek. Czekaj, zabraliśmy Stasią? A nie, tu są. Ano, nie. Bardzo ładnie, estetycznie idziemy dalej, czyli do naszego, do serca apartamentu. Czyli do serca rozpłodowego. Serce rozpłodowe, ale to już nie dla nas, bo my już jakby rozpłodziliśmy się. My już się rozpłodziliśmy. Więcej nie trzeba, przynajmniej na razie. Tu jest jeszcze jedna lampka, z tego co widzę, to trzeba by ją zapalić. Chyba tu, wiesz, za zakrętem. Nie, to za zakrętem to ja już tutaj włączyłem, tak mi się wydaje. A tak, faktycznie. Dobra. Szafa. Szafa. Kto ty, nie rozłożyli łóżeczka, zobacz. Rozłożyli, tylko jakby już się zepsuło po prostu. Kto je zepsuł? Kasia. Co? Nie. A było tak? Nie, daj się opalić. Nieważne. Mamy duże łóżko i najważniejsze są dwa łóżeczka dla dzisiaj. Laila, to jest twoje łóżeczko, tak? To jest gdzie, twoje? Gdzie będziesz spać, pokaż. Gdzie będziesz spać? Nie. Nie. My chcemy się wyspać. Tutaj będziesz spać, to jest twoje łóżeczko. To Daliko. Tak, to jest Daliko. Możemy tak zrobić? Tutaj mamy lustro, takie, żebyśmy mogli się widzieć w łóżku. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem takich sytuacji. Szczególnie, że mamy dzieci. Szczególnie, że mamy dzieci, to jest bardzo niefajne. Mm-hmm. Nie chcemy takich tej insynuacji. Tu mamy szafę, no bez, szafę bez żeby można było szafy. Zobaczyć, jak mąż myje zęby albo żonę. Dokładnie. No i najważniejsza rzecz, łóżko jest takie, ile ma? 160 chyba, co? No tak nie wygląda, no. 160 szerokości. No i wymyślamy to, ale no może... Nie, no na 160 wygląda. No i tutaj jest bardzo istotna rzecz, czyli prysznic, no który też powinien... Nie, no musi mieć, tutaj ma światełko. A nie wiem, gdzie on ma. Raczej nie tu. No raczej nie. No to nie wiadomo, gdzie ma, ale gdzie... O, tutaj powinien mieć, tak? Nie. Tu? Nie. No dobra, no to nie ma, ale jest, tak? No nie ma. No nie ma. Ty. No nie, nie ma. Na pewno znajdziemy, na pewno znajdziemy. Więc to jest akurat duży atut, że jednak prysznic mamy oddzielnie, bo po prostu będziemy mogli się jego oddzielnie myć. W sensie, że nie będzie... Jednocześnie. Ale wtedy pewnie jedno zło, będzie miała zimną wodę. musimy ustalić godziny mycia. To jest najważniejsze. Po prostu trzeba się myć szybko. Czyli dzieci nie myją w ogóle, bo nie będą tak się myć szybko. Dobra, czy tutaj coś jeszcze to jest... Nie. Aaaaaaah!